Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, Panie Ministrze. Z upoważnienia Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego odniosę się do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, druk nr 1407 oraz sprawozdania Komisji Infrastruktury, druk nr 1473. W uzasadnieniu do ustawy czytamy: celem nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym jest dostosowanie jej do przepisów prawa Unii Europejskiej w odniesieniu do następujących zagadnień. Po pierwsze, dopuszczenie do eksploatacji wirobów oraz określonej części systemu kolei w celu osiągnięcia interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej. Po drugie, prowadzenie Krajowego Rejestru Infrastruktury Kolejowej. I po trzecie, certyfikowanie podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie wagonów towarowych. Dopuszczenie do eksploatacji urządzeń, budowli i pojazdów kolejowych, w tym również na bocznicach, kolejkach wąskotorowych oraz w metrze, będzie realizowane zgodnie z zapisami dodanymi w artykule 22f. Zmiana druga reguluje zapisy definicji użytych na użytek tej ustawy, a zmiana trzecia reguluje zadania prezesa UTK w zakresie certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie wagonów towarowych. W zmianie tej również doprecyzowano procedury dopuszczenia do eksploatacji budowli, urządzeń, pojazdów kolejowych oraz procedury odnowy, wydania i cofania świadectw oraz prowadzenia rejestru. Zmiana czwarta rozszerza kompetencje prezesa UTK dotyczące wyłączenia z eksploatacji pojazdów kolejowych oraz ograniczenia ich eksploatacji, gdy zostały dopuszczone do ruchu niezgodnie z przepisami prawa lub gdy nie spełniają wymagań określonych w rozporządzeniu Unii Europejskiej z roku 2011. Zmiana siódma polega na dodaniu artykułu 22f do ustawy o transporcie kolejowym. Przepisy tego artykułu określają jednostki, które mogą prowadzić badania konieczne do przeprowadzenia w celu dopuszczenia do eksploatacji typu urządzenia lub typu budowli lub pojazdu kolejowego. Procedurę dopuszczenia do eksploatacji, podmioty, które mogą wnioskować o wydanie świadectw dopuszczenia do eksploatacji oraz organy właściwe w sprawach wydania świadectw, odmowy wydania i ich cofania. Uzyskanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji danego typu nie jest wymagalne dla urządzeń budowli ujętych w systemie TSI jako składników interoperacyjności objętych deklaracją Wspólnoty Europejskiej. Dodanie artykułu 22g w zmianie 7 wynika z braku uregulowań prawnych określających wymagania oczekiwane od jednostek certyfikujących oraz procedury ich wyboru. Zmiana 22 nakłada obowiązek na prezesa UTK zebrania danych zgromadzonych w urzędach infrastruktury celem założenia Krajowego Rejestru Infrastruktury. Artykuły 2, 3 i 4 zawierają przepisy przejściowe dotyczące spraw wszczętych, niezakończonych, uprawnień dotychczasowych jednostek certyfikujących oraz wejście w życie nowych przepisów. W imieniu Klubu Parlamentarnego oświadczam, że będziemy głosowali za przyjęciem przedłożonego sprawozdania. Dziękuję za uwagę.